Pod strachem, pod strachem. Żyli pod strachem. Ja na tej kościelnej ulicy, tu gdzie teraz jest posterunek, to był Niemiec, taki no jakby starosta, coś takiego, że ten był Niemiec tutaj. Ale to nie był tam z Polski, że tak nie, tylko był z Niemiec, bo nic nie umiał po polsku. Dwóch synów nieraz przyjeżdżało do niego, takie młodzi, chłopcy młode, ale on tylko miał gospodynię, która była, umiała po niemiecku, co gotowała jemu, ale ona była wysiedlona z tego, z poznańskiego. No co więcej jeszcze, no tu gdzie, rynek teraz, to były baraki, były to już później baraki. Ja mieszkałam, znaczy tylko przez miedę z Żydami. Przyjaźniliśmy się tak jak sąsiady i tam nie było żadnej tam coś. Wrogości, tak? Nie, nie. Żyliśmy tak jak przychodzili do nas. One wdowy były, bo ich męże, o tutaj na Grubelce, w tamto wojnę. Oni też biednie mieli. Zapałki, to im nie miała za co kupić tych zapałek. To przychodziła z garnuszkiem, parę węgli, żeby to rozpalić ogień, coś ugotować, żeby rozdmuchać te węgry. No to jak? Toż niech im nie żałował, jak z braku, oj Ludwika, daj parę kartofli. Tak żyliśmy, tam nie mieliśmy, że to tak. Ja chodziłam z Żydem, siedziałam w szkole, bo żeby nie rozmawiali dziewczynki, to w pierwszej klasie ten, no i mnie, tak, z chłopcami, i to z Żydem siedziałam. Ale że to nie tak, że Żyd był, tylko że chłopiec, to było bardzo. Tak się trzeba było patrzeć, że to. Sąsiedzi moje w 1939 roku uciekli. Aha, czyli uciekli do Zabuk. Oni jak już tu, jak Ruscy przyszli, tak oni z Niemiec i oni uciekli. Oni uciekli i jeden z tej rodziny nie uciekł, tu się przechował. Przychodził tam do nas, do mego ojca. Byli tak przestraszeni, jak tylko te getto i złoto im kazali oddać i futra i to wszystko. Oni byli przestraszeni, jak oni mogli pomagać. Ale ten z tej rodziny, on był w lesie, on był w partyzance. No co takiego ważnego, co tu było. No i jak tych Żydów gnali tak, to tak na Słowacyjskiej szosie i Łodzie tyle Żydów rozstrzelali tutaj koło mostu do Dubicy. No to jeden uciekał i jednak jego też strach był wielki. Nie, godzina była, nie wolno było, tak, była zakazana godzina, do tej godziny wolno było, a później już nie wolno się było poruszać, tylko na kościelnej ulicy Warta chodzili po dwóch mężczyzn, co jakiś czas do Warta. Niemcy się mówią, że są wypędzeni, tak? A co oni na Zamojszczyźnie robili? A ile oni nabrali drzewa stąd? To już
Było na 3 zmiany szedł tartak. Ich takie były sterty tego drzewa przez tartak porośnięte. Niemal, tylko okropne. No nie niczym. Przecież Żydzi musieli złoto oddać. Było ten złoto i ten i futra.